serdecznie na spotkaniu z redaktorem naszego czasu, panem Tomaszem Sommerem. Poza tym także rzecznikiem Partii Kongres Nowej Prawicy. Dziś pan redaktor przyjechał do nas z promocją książki Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-38. A także będzie też książka już wcześniejsza, książka bardzo ciekawa, książka jak najbardziej na czasie, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory do Parlamentu Unijnego, czyli absurdy Unii Europejskiej. Myślę, że pan redaktor nam opowie dokładnie, czy to chodzi tylko o absurdy i czyjeś głupie wymysły, czy jednak pod wieloma tymi absurdami kryją się interesy pewnych grup społecznych, grup interesu i różnych korporacji. Może już nie będę przedłużał, bo i tak się opóźniło spotkanie o pół godziny, także oddaję głos panu redaktorowi i zachęcam do słuchania, a także jest możliwość kupienia tych dwóch książek. Później pan redaktor po spotkaniu będzie je podpisywał. Po krótkim wstępie, po krótkim wykładzie pana redaktora będzie czas na zadawanie pytań. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Właściwie to przyjechałem nie tyle z książką Rozstrzelać Polaków, która już wyszła 4 lata temu, tylko z drugą częścią tej książki Dzieci Operacji Polskiej mówią. No, zwykle jeżdżę z taką prezentacją, mam ją nawet przy sobie, ale z przyczyn technicznych nie możemy jej pokazać, także będę prosił o baczniejszą uwagę i ewentualne ilustracje będę starał się z daleka pokazać w książce. No, będę opowiadał o sprawie, która nieoczekiwanie nabrała bardzo dużej aktualności w związku z wydarzeniami na Ukrainie, ogólnej aktualności, bo jak prezydent Putin zajął Krym kilka tygodni temu, to niedługo potem wydał specjalny dekret dotyczący rehabilitacji osób, które zostały zamordowane podczas Wielkiej Czystki w latach 37-38 na Krymie. I dosyć ciekawe jest to, że w tym dekrecie, no, który wyszedł dosłownie 2 tygodnie temu, wymienione są liczne narodowości, które padły ofiarą tej czystki, z wyjątkiem Polaków, tak? Skąd w ogóle się wzięła taka przyczyna? Znaczy, skąd się wzięła jakby konieczność dokonania tej rehabilitacji w momencie wejścia na Krym? Otóż z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej na Krymie takiej rehabilitacji nie dokonano, ponieważ Krym był częścią Ukrainy i Ukraina dokonywała takiej rehabilitacji na początku lat 90. Jednak po prostu najwyraźniej Rosjanie uznali, że tej ukraińskiej rehabilitacji nie uznają i w momencie, kiedy zajmują nowe terytoria, no to muszą zaktualizować też tą sytuację dotyczącą tych ofiar, które także na Krymie znalazły swoją śmierć. Generalnie wszyscy wiemy, że było coś takiego jak Wielki Terror, który był kiedyś określany nawet mianem Wielkiej Czystki. Wielka Czystka na początku, jak zaczęła się informacja do niej przekradać do opinii publicznej, a było to już mniej więcej w czasie II wojny światowej, była postrzegana przede wszystkim jako działania sowieckiego rządu Józefa Stalina osobiście wymierzone przeciwko, można powiedzieć, klasie rządzącej. Głównie przeciwko nomenklaturze komunistycznej, przeciwko aparatowi władzy, wreszcie przeciwko oficerom Armii Czerwonej. No i przez wiele lat funkcjonowała taka opinia, że po prostu Stalin tam oszalał w jakiś sposób i zaczął mordować swoich ludzi. Mniej więcej przez 50 lat funkcjonowała taki mit. Nawet w Polsce ten mit był dosyć głośny z tego powodu, że w ramach Wielkiej Czystki zginęli też niemal wszyscy członkowie Komunistycznej Partii Polski, którzy brali wcześniej udział w rewolucji październikowej, zajmowali różne eksponowane stanowiska w Związku Sowieckim. Jednak po 1989 roku zaczęto otwierać sowieckie archiwa i okazało się, że ten Wielki Terror, ta Wielka Czystka była tak naprawdę zupełnie czymś innym. Że owszem, jakby częścią Wielkiego Terroru była także czystka tego aparatu partyjno-wojskowego czy NKWD-owskiego. Jednak tak naprawdę zdecydowana większość tych mordów, których wtedy
dokonano, to byli zupełnie inni ludzie, zupełnie inne grupy. I ku zaskoczeniu historyków, którzy właśnie pod koniec lat 80. i na początku lat 90. jakby odgrzebywali tą całą dokumentację, która wcześniej była jakby ukryta i nikt do niej nie miał dostępu, okazało się, że po pierwsze mniej więcej wielkiemu terrorowi podlegało około 2 milionów osób, czyli bardzo dużo, z czego około miliona zostało zamordowanych. A po drugie okazało się, że właśnie ta wielka czystka, czyli mordowanie funkcjonariuszy, to był tylko margines. Natomiast dwie główne operacje, które można porównać do Holokaustu, dotyczyły w pierwszej kolejności tak zwanych kułaków, szeroko pojętych, a w drugiej kolejności Polaków. Wydano dwa takie rozkazy w 1937 roku, władza sowiecka, czy konkretnie NKWD, Narodny Komisariat Wnętrznych Dzieł, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na rozkaz Stalina. Pierwszy z nich to był rozkaz 00477 i w ramach tego pierwszego rozkazu w wszystkich częściach Związku Sowieckiego wyznaczono limity osób przeznaczonych do zamordowania. I to było w lipcu 1937 roku. Na początku sierpnia 1937 roku wydano drugi rozkaz 00485, w którym z kolei już bez określenia limitów wyznaczono do wymordowania Polaków. Wielki terror, jak wynika z tej dokumentacji, która została ujawniona, trwał do listopada 1938 roku. W listopadzie 1938 roku wszyscy ludzie, którzy wykonywali ten wielki terror, NKWD-ści, zostali do tego czasu też zamordowani, żeby zatrzeć ślady. Wtedy doszło do zmiany szefa NKWD wcześniejszego Nikołaja Jeżowa na późniejszego Ławentija Berię. W momencie, kiedy rosyjscy historycy na początku lat 90. dotarli do tych dokumentów, oni się pojawili w Polsce. I w 91 roku bodajże w piśmie Karta, takie jest pismo historyczne, pojawił się właśnie przekład tego rozkazu 00485. Jeden z ważniejszych historyków stowarzyszenia Memoriał, takiego stowarzyszenia zajmującego się upamiętnianiem ofiar tego sowieckiego terroru, Nikita Pietrow, przyjechał tutaj osobiście wtedy i próbował zainteresować jakby polskich historyków tą sprawą, ale niestety jakby spotkał się z dosyć zaskakującym oporem. Krótko mówiąc, tutaj ludzie się bali ten temat jeszcze wtedy poruszać, mimo że to już było po 1989 roku. I mimo że od czasu, znaczy mimo że ta cała dokumentacja była przez pewien czas no bardzo dostępna, znaczy można było de facto pojechać po prostu do Moskwy, tam wejść do archiwum w czasach tego wczesnego Jelcyna i po prostu wszystko wyjąć, nikt z Polski żadnego ruchu w tym kierunku nie zrobił. Można nawet powiedzieć, że doszło do jakiejś takiej totalnej zmowy milczenia nad tą historią. Co jest o tyle szokujące, że w 1993 roku z kolei ten sam Nikita Pietrow razem z drugim historykiem, który jest obecnie szefem Memoriału, Arsenijem Rogińskim, wydali taki, znaczy wydrukowali taki artykuł w piśmie Memoriału z Wienia, w którym podliczyli na podstawie tych dokumentów, do których dotarli, ilość ofiar tej operacji polskiej. I ilość ofiar wynosiła według ich obliczeń 111 tysięcy, czyli to jest wymiar pięciokrotnie większy niż Katynia. Jak Państwo wiedzą, w Katyniu zginęło około 23 tysięcy ludzi. Katyn zresztą został przeprowadzony raptem 2 lata później po tej operacji polskiej i dokładnie na ten sam wzór. Generalnie informacja poza tymi paroma artykułami w bardzo takiej fachowej prasie o operacji polskiej w ogóle się do świadomości społecznej nie przebiła. Ja się o tym dowiedziałem wszystkim jakoś, no nie wiem, już to było z 6 lat temu czy 7.
I wtedy razem z takim moim kolegą, z którym współpracuję, z profesorem Markiem Chodakiewiczem, wpadliśmy na taki genialny pomysł, żeby znaleźć jakiegoś historyka, który by się tym zajął, żeby tam spróbować mu znaleźć jakieś stypendium i żeby on po prostu pojechał i spróbował wyciągnąć te wszystkie rzeczy. No, proponowaliśmy różnym ludziom, którzy nam się wydawali właściwi, na przykład profesorowi Musiałowi tutaj z UKSW, ale jakoś nikt się specjalnie nie kwapił, no i w końcu zająłem się tym ja. Co akurat z punktu widzenia jakby tam jakiejś tam mojej jakiejś tam nazwijmy to w cudzysłowie kariery naukowej było o tyle ciekawe, że wtedy byłem po doktoracie, szukałem jakiegoś tematu do habilitacji i akurat ten temat, który jest zupełnie niewyeksploatowany, wręcz jest zablokowany, wydał mi się bardzo trafny. Zadzwoniłem do Nikity Pietrowa, to już było 5 lat temu, i spytałem się, czy by mi nie pomógł w jakby przygotowaniu tego całego materiału. On zachował się tak, jakby na ten mój telefon praktycznie czekał. Powiedział, że no, 10 lat się zastanawia, czy ktoś w końcu jakiś Polak się tam odezwie do tego memoriału, żeby się tą sprawą zająć. No i w końcu po 10 latach ktoś tam, właściwie po 12 latach ktoś tam się odezwał. I pojechałem do niego do Moskwy, spotkaliśmy się, ustaliliśmy, jak taka praca może wyglądać. Zaproponowałem mu, że zrobimy coś takiego, jakby trzytomowe opracowanie tej całej historii. Tak? Pierwszy tom to będą dokumenty, które właśnie mi załatwi kolega Pietrow tam z tych archiwów moskiewskich. No i właśnie ten pierwszy tom to jest to rozstrzelać Polaków, ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937-1938, dokumenty z centrali. Z kolei drugim tomem miały być relacje. Relacje ofiar, konkretnie dzieci ofiar. I relacje dzieci ofiar wydałem w sierpniu zeszłego roku. To jest ta książeczka Dzieci Operacji Polskiej mówią. Tutaj są zdjęcia tych dzieci, jak one wyglądały wtedy w tej dokumentacji NKWD. A z tyłu i w środku widać, jak to te osoby wyglądają dzisiaj. To są już takie no, osoby w podeszłym wieku. No i trzecią częścią tej pracy będzie monografia, która się ukaże, no, jak dobrze pójdzie, w sierpniu tego roku. I tak naprawdę ta monografia jest zasadniczą częścią tej pracy. No nic innego nie robiłem oczywiście, oprócz redagowania czasu i tam pomocy Korwinowi oraz mojej małżonce. Tylko czytałem te ruskie książki przez ostatnie 6 lat. Przeczytałem ich bardzo dużo. Zgromadziłem zupełnie szokujący materiał na ten temat i jakby owocem tej pracy będzie ta monografia, która już jest w tej chwili praktycznie na ukończeniu. Jakie są te ustalenia, które udało mi się przy pomocy tych rosyjskich naukowców przez te 6 lat przeprowadzić? Otóż po pierwsze, moim zdaniem cały paradygmat wielkiego terroru powinien być troszeczkę zmieniony. Otóż, o ile tak jak powiedziałem, w pierwszym okresie mówiło się o tym, że wielki terror to jest tylko wielka czystka. W drugim okresie, czyli w tym okresie po 1989 roku, mówi się, że wielki terror to jest operacja kułacka i wielka czystka. No plus jakieś tam działania narodowościowe, ale niewypowiedziane konkretnie. Tymczasem w rzeczywistości to wygląda tak, no, i to ci historycy rosyjscy też przyznają, chociaż bardzo niechętnie, bo stanowi to dla nich duży kłopot. Wielki terror składał się z trzech części. Pierwsza część to była właśnie ta operacja kułacka, to była największa część. Druga część to była operacja polska, czyli terror zmierzający do wymordowania mieszkających w Związku Sowieckim Polaków. To była druga część co do wielkości. I dopiero trzecią częścią jest wielka czystka, czyli te działania Stalina, które zostały wymierzone w kierunku nomenklatury. No ja będę w tej swojej nowej książce właśnie proponował taką zmianę paradygmatu. Będę ją szczegółowo uzasadniał. Wydaje mi się, że no nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jeżeli stosujemy takie kategoryzacje, jakieś dzielenie na części i wskazywanie na jakieś takie dominanty, no to tak to musi zostać przedstawione.
Ta książka ma też wyjść w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie w przyszłym roku, więc mam nadzieję, że to się odbije jakimś tam szerszym echem. Natomiast jakie są jakby rzeczy wypływające z ujawnienia takiej historii? Jakie są, nazwijmy to, konteksty polityczne, ale także konteksty związane z pewnego rodzaju roszczeniami odszkodowawczymi? Otóż po pierwsze, wielki terror w wymiarze tych dwóch pierwszych części był czymś, co poprzedziło Holokaust, ale było dokładnie tym samym co Holokaust, tylko że zrobionym nie z przyczyn jakby tylko narodowościowych, ale także klasowych, tak? Innymi słowy, o ile Hitler postanowił wymordować Żydów z przyczyn narodowościowych, no to Stalin postanowił wymordować Polaków z przyczyn narodowościowych, a oprócz tego z przyczyn klasowych, z przyczyn społecznych, postanowił wymordować te grupy ludności w Związku Sowieckim, które no, w jakiś sposób mu się nie podobały. Obie te operacje były przeprowadzone niemalże w dokładnie taki sam sposób. Innymi słowy, przed nimi dokonano pewnego rodzaju no, wstępnych szacunków, kogo trzeba wykończyć. Po czym doszło do konferencji, podczas których jakby osoby najbardziej zaangażowane w proces pierwszego ludobójstwa usiadły na sali konferencyjnej i ustalały, jak to wszystko ma wyglądać. Przypomnijmy, że jest znana niemiecka konferencja w Wannsee pod Berlinem, gdzie zaplanowano Holokaust, jak się to utrzymuje w historiografii. W 1937 roku w czerwcu była analogiczna konferencja w Moskwie, czyli 4 lata wcześniej. Zjechali się panowie komuniści ze wszystkich stron Związku Sowieckiego, usiedli przy stole, usłyszeli, co trzeba zrobić i szczegółowo to wszystko zaplanowali. Po czym najpierw rozpoczęły się jakby takie wstępne represje, które osiągnęły swój szczyt już w takim zupełnie masowym, no niemalże przemysłowym ludobójstwie, które no, zarówno na terenie okupowanej Polski zwłaszcza, jak i w Związku Sowieckim, no, często się zamieniały po prostu w takie łapanki, no, całe wioski wymordowywano, jeśli akurat było takie zapotrzebowanie. Z punktu widzenia polskiego sprawa jest o tyle ciekawa, że jeśli by uznać te wszystkie wnioski za prawdziwe, a dokumentacja dotycząca wielkiego terroru, tym się różni od dokumentacji dotyczącej Holokaustu, że nie da się, jeżeli Państwo przejrzą, na przykład takie teraz wyszło właśnie takie jakby źródłowe opracowanie Raula Hilberga na temat Holokaustu, to jest wielotomowa praca, ktoś to właśnie przetłumaczył. Nie da się znaleźć dokumentów, które na przykład wskazują na bezpośredni udział Adolfa Hitlera czy tej jego grupy ludzi współrządzących w Holokauście. Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że oni o tym wiedzieli, albo przynajmniej istnieje sporo przesłanek o tym świadczących, natomiast nie ma żadnych dokumentów. W przypadku wielkiego terroru mamy taką sytuację, że zachowała się pełna dokumentacja i to w 100%, do tego stopnia, że w momencie, kiedy do Stalina płynęły jakieś raporty dotyczące mordowania jakichś tam poszczególnych grup ludności, no to on w swoim tak zwanym słynnym, jak to się mówi po rosyjsku, sinem, czyli w polsku niebieskim ołówkiem, zaznaczał, co mu tam się podoba, się co nie i jakie tam poprawki trzeba w tych działaniach zrobić. Cała ta dokumentacja no, została opublikowana, więc jakby obraz tej operacji polskiej, operacji kułackiej jest pełny. Oczywiście Rosjanie starają się nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby jakby ten kontekst polski był w jakiś sposób akcentowany. Jest faktem, że oprócz Polaków była też operacja niemiecka i było parę innych operacji narodowościowych. Wymordowano na przykład Łotyszy, Estończyków, Koreańczyków. Z Koreańczykami to tam jest taka zabawna historia, że Koreańczycy, którzy mieszkali tam na Dalekim Wschodzie Związku Sowieckiego, zostali zamordowani jako szpiedzy
japońscy, mimo że sami Koreańczycy byli wtedy okupowani przez Japonię i bardzo byli z tego niezadowoleni. Natomiast Rosjanie nie chcą dopuścić do takiej perspektywy poznawczej, że oto Związek Sowiecki i Rosjanie w szczególności jakoś szczególnie skupili się, czy postanowili, nie wiem, zrobić coś złego Polakom. Tymczasem no, fakty są takie, że tak właśnie było. Co więcej, jak przeprowadzono takie porównanie statystyczne dotyczące możliwości przeżycia człowieka w Związku Sowieckim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w rozbiciu narodowości, no to okazało się, że największą szansę na śmierć mieli Polacy, najmniejszą Żydzi. A Rosjanie gdzieś tam sobie tkwili po środku. Tak jak powiedziałem, zamordowano co najmniej 111 tysięcy Polaków. Według moich szacunków to jest liczba troszeczkę większa. W praktyce oznacza to, że został zamordowany co czwarty Polak mieszkający w Związku Sowieckim. Według oficjalnego spisu ze stycznia 1937 roku Polaków było nieco ponad 640 tysięcy. Oczywiście tak naprawdę było ich nieco więcej, ponieważ już terror antypolski trwał wcześniej i bardzo wielu ludzi po prostu bało się przyznawać do swojej narodowości. Ten terror sowiecki wycelowany w Polaków i w kułaków różnił się jeszcze tym od niemieckiego, że był w pewnym sensie konserwatywny, tak? Konserwatywny w takim rozumieniu, że o ile Niemcy mordowali każdego, wprowadzili pełne równouprawnienie w tym zakresie, no to Sowieci mordowali jednak głównie mężczyzn. Konkretnie 97% ofiar wielkiego terroru to są mężczyźni, 7% kobiety. Nie mordowano też dzieci. Dzieci trafiały do takich specjalnych obozów koncentracyjnych dla dzieci, to się nazywało dietprzyjomniki. A potem, w momencie, kiedy okazało się, że no, tych ofiar jest tak dużo, no, proszę sobie wyobrazić, co najmniej 1 000 000 osób jest rozstrzelanych, innymi słowy, dwukrotność tego, jeśli chodzi o ilość dzieci, albo nawet trzykrotność, tam są różne szacunki, znajduje się bez dachu nad głową i już funkcjonuje dalej jako sieroty, tak? I coś z tymi dziećmi trzeba zrobić. No oczywiście bardzo dużo od razu powymierała z różnych przyczyn, czy tam porzucenia, czy głodu, czy jakichś innych takich losowych, no ale jednak trzeba było to jakoś tych ludzi zabezpieczyć. I tworzono najpierw te wstępne obozy, potem tworzono takie coś, co nazywano domami dziecka. No, nie było domami dziecka, ale proszę sobie wyobrazić, że w tym okresie, w 1938 roku, ilość tych takich ośrodków dla dzieci w miastach sowieckich wzrosła stukrotnie. Tak naprawdę aż do końca wojny nie udało się tego tłoku rozładować. Także w przypadku Polaków to było tak, że co czwarty został zamordowany, ponieważ to byli mężczyźni w sile wieku, oznacza to, że praktycznie 90% mężczyzn w Polsce zostało wymordowanych. Natomiast te 300 tysięcy dzieci, ponad 350, może 350, może nawet 400 tysięcy dzieci, ciężko to jest w tej chwili jeszcze oszacować, trafiło albo do tych obozów koncentracyjnych dla dzieci, albo to wszystko trafiło pod opiekę członków swoich rodzin. No właśnie, dużo tych dzieci jeszcze przeżyło. Ja oceniam, że w tej chwili jest cały czas co najmniej kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy osób tych dzieci. Oni sobie tam mieszkają w Rosji, mieszkają na Ukrainie, na Białorusi, mieszkają w Kazachstanie. Każdy potrafi opowiedzieć ten swój los. I ta druga książka, którą tutaj pokazywałem, właśnie to jest spis takich losów. No, te losy wskazują na to, że te złe traktowanie Polaków wcale się nie zakończyło wraz z zakończeniem wielkiego terroru w 1938 roku. Tak naprawdę ci ludzie byli takimi pariasami w tym społeczeństwie sowieckim przez całe swoje dorosłe życie. Oni nie mogli początkowo nawet opuszczać swoich miejsc zamieszkania, potem no, oczywiście byli skazani na jakąś tam najgorszą edukację, mieli ograniczony dostęp do jakichkolwiek sensownych zawodów. Generalnie
poprzeli w takiej nędzy, w takim zapomnieniu, w takim, no, na takim naprawdę najbardziej niskim poziomie społecznym. Nic więc dziwnego, że po tym okresie wielkiego terroru, po okresie tego stłamszenia, no, Polonia ze Związku Sowieckiego praktycznie zniknęła. Tam po prostu albo poprzez fizyczne wyeliminowanie, albo przez społeczne, jakbyśmy to powiedzieli w dzisiejszym żargonie, wykluczenie Polaków doszczętnie zniszczono. I to są fakty, które jakby nie pozostawiają żadnych wątpliwości, zwłaszcza, że no, istnieje co do tego cała bardzo szczegółowa dokumentacja. Natomiast państwo rosyjskie wobec tych faktów jakby twarzą nie stanęło, także z uwagi na to, że nikt z Polski, nikt z polskich dyplomatów, przedstawicieli politycznych z tymi problemami się do Rosji nie zgłosił. No, tymczasem jest to problem, który jest aktualny nie tylko poprzez to, że wielu ludzi, którzy są ofiarami tego wszystkiego, ciągle żyje, no ale także poprzez to, że stanowi to, nazwijmy to, taki typ zachowań władczych, który przynajmniej w tej cywilizowanej Europie, jeśli to oczywiście uznajemy za cywilizowaną, przez kraj, który dokonał, było to rekompensowane no, przez dziesiątki lat, tak? Więc generalnie ta jakby moja monografia dotycząca całej tej historii, tak jak powiedziałem, wychodzi w sierpniu i ja od tego momentu będę starał się nakłonić niektórych naszych przedstawicieli politycznych do tego, żeby no, dysponując już takim skompletowanym materiałem, i to nie jest materiał, który został wymyślony, tylko to jest materiał jakby wynaleziony w rosyjskich archiwach przez rosyjskich historyków, no żeby po prostu po pierwsze to przedstawić, spytać się, co władza rosyjska właściwie na to i rozpocząć też ewentualnie jakiś proces odszkodowawczy. I tu nawet nie chodzi w procesie odszkodowawczym o pieniądze, bo jakieś tam pieniądze być może dałoby się kiedyś uzyskać, to oczywiście byłoby ważne, ale chodzi o coś takiego, że w momencie, kiedy Polacy podlegają takim procesom i dają to po pierwsze przemilczeć, a po drugie nie wyciągają jakichkolwiek konsekwencji, to wiadomo, że można z nimi zrobić to samo po raz kolejny. Dlatego, bo nie wiąże się to po prostu z żadnymi konsekwencjami i wiadomo, że będą siedzieć cicho, tak? Więc po prostu nie wolno siedzieć cicho i trzeba domagać się wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji, chociażby uznania tego, tak? A tymczasem właśnie mieliśmy taką historię, która mnie osobiście troszeczkę zdziwiła, że w momencie, kiedy, no to jest to, od czego zaczynałem tą prezentację, że w momencie, kiedy Putin zajmuje nowy obszar i robi rehabilitację, to robi wszystkich narodów, tylko nie robi z jakichś tajemniczych przyczyn rehabilitacji Polaków. Jak może wyglądać taki proces polityczny? Otóż przepraszam, już teraz istnieje coś takiego, jak Państwo wiedzą, co się nazywa specjalny zespół polsko-rosyjski do spraw trudnych, tak? Tylko te sprawy trudne to w tej chwili jest tylko właściwie cały czas Katyń. A w Katyniu już praktycznie wszystko jest wyjaśnione z wyjątkiem lokalizacji części grobów. To chodzi o tą listę tak zwaną białoruską. Natomiast jeśli chodzi o operację polską, to już jest wszystko wyjaśnione w sensie administracyjnym, natomiast jeśli chodzi o groby na przykład, czy o majątek, a tutaj trzeba też powiedzieć, że jakby te zabójstwa, te mordy zawsze się wiązały, i to jest także podobieństwo do Holokaustu, z konfiskatą mienia w całości. Innymi słowy, jak tam wywlekano tych Polaków, to zabierano przy okazji im cały majątek. Nie był on zwykle duży, ale to z reguły powodowało, że druga część rodziny tych ludzi, to były z reguły rodziny wielopokoleniowe, no pozostawały z niczym, tak? I na przykład rząd niemiecki jednak te konfiskaty zrekompensował
rząd sowiecki nie kwapi się do jakiejkolwiek rekompensaty zarówno wobec własnych obywateli, ale także wobec tych obcokrajowców, którzy padli ofiarami tego procederu. No i ten zespół do spraw trudnych jakby nie zajmuje się na razie operacją polską, a jest to niewątpliwie sprawa najtrudniejsza. Pytanie, jak Rosjanie zareagują, jak ta sprawa się pojawi na świeczniku. Ja jeżdżąc po Rosji zorientowałem się na przykład, że jakby taki sentyment antypolski, wbrew temu co nam się mówi, co przedstawia, tam szczególnie wśród pewnego odłamu inteligencji istnieje. A dowodem tego są książki, zupełnie nieprawdopodobne książki, które znaleźć można w każdej księgarni. Ja sobie przywiozłem cały zestaw książek tutaj do Polski, no które po prostu jakby odtwarzają te antypolskie stereotypy. Właśnie przede wszystkim jeden taki wątek narracyjny to jest kłamstwo katyńskie, tak, że to wszystko jest wymyślone przez Polaków, Amerykanów i tam kogoś. Na drugi wątek to jest taki właśnie, że tam Polacy generalnie zniszczyli swoje państwo, bo się do jakby organizacji tego państwa nie nadają, w związku z czym się należało i tak dalej, i tak dalej. To jak się wejdzie do takiej rosyjskiej księgarni, no to mamy taką półkę poświęconą Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, tam są te wszystkie ich zwycięstwa, oprócz tego jest 1812 rok, przegrana Napoleona, no a trzecia część taka historyczna, no to są właśnie te książki antypolskie. No nic tutaj w tym wymiarze z naszej strony nie jest robione, a to jest naprawdę bardzo duża szkoda, bo to przeciętny Rosjan to niestety trafia. Także zanim zaproszę Państwa do zadawania pytań, to gorąco zachęcam do przejrzenia tych moich książek, nie tylko dlatego, że one są moje oczywiście, chociaż to też jest ważne, ale przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że jest to rzecz zupełnie nowa na tym rynku historycznym, rzecz, która no, będzie się niewątpliwie intensywnie rozszerzać. Już wiem w tej chwili, że dwóch innych historyków też się tą operacją polską zajęło na szczęście. I ja będę mógł się tym przestać zajmować. No i do poznania tego fragmentu rzeczywistości, zwłaszcza, że w tym kontekście ideologicznym, w jakim my wszyscy tkwimy, to jest szczególnie ciekawe, dlatego, bo to była zbrodnia socjalistyczno-komunistyczna, tak? Związek Sowiecki był państwem, które było, no, taką, wprowadzało w życie taką bandycką wersję socjalizmu, co może jest oksymoronem, ale tak to mniej więcej wyglądało. A Polacy, którzy tam funkcjonowali, no jakby ze wszystkich powodów podpadali tym sowieckim bandytom. Po pierwsze dlatego, że byli Polakami i w związku z tym byli związani z Kościołem, a jak wiadomo, socjaliści Kościoła nienawidzą i chcą go zniszczyć. Po drugie dlatego, że mieli przywiązanie do swojej własności. W tych rejonach, gdzie było najwięcej Polaków, tam najtrudniej szła ta cała kolektywizacja. I to też bardzo tą bandyterkę socjalistyczną denerwowało, że oni nie chcą zostać pozbawieni swojej własności. No i po trzecie dlatego wreszcie, że Polacy mieli kiedyś swoje wielkie państwo. To państwo miało granice takie, jakie miało i tych bandytów sowieckich bardzo to niepokoiło, bo w ich psychologii to, co kiedykolwiek było przez nich zajęte, jest na zawsze ich. I nawet jeżeli chwilowo musieli skądś odstąpić, to oni zawsze o tym będą myśleć, tak? I przenosząc ten sposób myślenia na Polaków, którzy na nich wcale wtedy nie myśleli o granicy z 1772 roku, tak? Cały czas mieli podejrzenie, że Polacy będą chcieli no, ustanowić granicę gdzieś tam w okolicach Moskwy. Z tego powodu właśnie w tym reżimie Polacy nie mogli przeżyć, no i niestety nie przeżyli. Także tyle miałem w takiej krótkiej prezentacji i zapraszam do dyskusji. Czy mogę powiedzieć? Otóż jaki jest stosunek polskich przedwojennych piłsudczyków, bo oni rządzili wobec tych represji? Otóż musimy stwierdzić,
a to jest ciemna karta historii, że nic nie zrobili dla obrony tych Polaków. Nic nie zrobili. Podaje się, że Piłsudski genialnie zawarł pakt, prawda, pokojowy z Hitlerem i ze Stalinem i że to jest genialne, prawda, podejście było polityki Piłsudskiej, a okazuje się, że Polska nic nie skorzystała na tych paktach. Nic. Nic. Tylko uwiarygodniła te reżimy. Jak był wielki terror, głód na Ukrainie, Polska za pakt z Rosją, prawda, nic jej ten pakt nie dał, tylko uwiarygodniła właśnie ten reżim. Ci ambasadorowie, nikt się tam nie upomniał o tych Polaków. Właśnie to musimy podkreślić na hańbę tych łajdaków Piłsudczyków. To trzeba podkreślić. Znaczy to do pewnego stopnia tak było, ale nie do końca, tak? Bo jednak jakieś tam działania, jakieś informacje no o tym... Po pierwsze tak, wielki terror był, to były operacje tajne. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co się dzieje. Jeżeli Polacy byli zabierani, porywani, mordowani, to nikim nie mówił dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? Oni, a ich rodziny były informowane o tym, że oni są wysyłani do łagrów na 10 lat bez prawa do korespondencji. Tak naprawdę te rodziny się dowiedziały o ich śmierci dopiero wiele, wiele lat później. Natomiast polski wywiad miał pewne informacje, mimo że był bardzo ubogi kadrowo tam na wschodzie i w ogóle tam jednak Sowieci potrafili w momencie tej wielkiej czystki rzeczywiście wymordować wszystkich, którzy tam cokolwiek z wywiadem mieli wspólnego. Ale mimo to zachowały się dokumenty, które świadczą o tym, że jakaś tam orientacja w tych działaniach sowieckich była, chociaż oczywiście nikomu do głowy by nie przyszło, bo to jeszcze było przed II wojną światową i tymi wszystkimi historiami z nią związanymi, że ktoś może po prostu brać grupy ludzi i ich tam masowo rozstrzeliwać. To jeszcze wtedy nikomu do głowy nie przychodziło. Natomiast pewne informacje były i pewne działania, zresztą tutaj w tej książce... Ale to niewielkie. Znaczy, ja mówię o faktach, tak? W książce, którą tutaj mam dokument z kancelarii Stalina, w którym Stalin się odnosi do polskich jakby zapytań o ginących Polaków i każe coś tam odpowiedzieć. Tak? No ale to trzeba podkreślić właśnie, bo teraz gloryfikuje się marszałka i Polskę przedwojenną. No to trzeba te ciemne karty pokazać. Jest z kolei prawdą, że ten nasz nieszczęsny ambasador w Moskwie Grzybowski, który bodajże od 1934 roku pełnił tam funkcję, no to nie miał zupełnie pojęcia o niczym i był ostatnią osobą, która się dowiedziała o pakcie Ribbentrop-Mołotow, jak do niego 17 września rano zastukali Sowieci, żeby go poinformować, że już nie jest ambasadorem, tylko obywatelem zwykłym i że właściwie chyba powinni go aresztować, ale jakoś mu tam odpuścili. Wie pan co, ja mam wrócił do takiej. Jest taki film u nas w Polsce, Pokłosie, i to słowo mi dźwięczy gdzieś w głowie, bo pokłosiem bandytyzmu poprzedniej do komuny jest ten film. I dlaczego robię ten odnośnik? Dlatego, że pokłosiem tego pokłosia właśnie filmu, tego co on pokazuje, tej nienawiści do Polaków, jest dzisiejszy czas. Chyba ja analizuję taką historię. Jak jest możliwe, że w kraju, który wydaje codziennie kilkadziesiąt paszportów w ambasadzie w Tel Awiwie, obywatelom izraelskim, którzy nie znają Polski, a ja byłem świadkiem, jak gość podciera sobie tyłek polskim paszportem, bo na nim było żelek, wie pan? A jednocześnie ludzi ze wschodu traktuje się tak, jak ten Stalin traktował w tamtych czasach. Co wspomniałeś? O tego nie boję powiedzieć. Tak jest. Znam Walerego Filipskiego ze Lwowa, lekarza, który ósmy rok stara się o polskie obywatelstwo, brat stryjeczny Hubala, tego aktora, który grał Hubala. Ósmy rok. Po 8 latach dostał pozwolenie stałego pobytu w Polsce i zameldował się w słupie. Po 8 latach. Żyd z Izraela potrzebuje 8 do 10 tygodni w biurze adwokackim złożyć papiery i dostaje polski paszport. Wie pan? I teraz niech pan mi powie. Czy to nie jest ciągłość polityki? Nienawiść do tych kresowych ludzi. Jak można
w państwie, gdzie obowiązują te same przepisy w wydawaniu paszportów, jednego traktuje się taką miarą, drugiego się traktuje jak psa, jak łajną. Chłop, który swój patriotyzm zademonstrował, demonstruje i dzwoni do mnie Waliary i mówi: ty wiesz, już szczęśliwy jestem, bo będę mógł się zameldować w Polsce po 8 latach. Znaczy, ma pan oczywiście rację, bo tutaj warto powiedzieć, że ta sprawa ukraińska, która się teraz toczy, to spowodowała na Węgrzech taką sytuację, że Węgrzy dali obywatelstwo wszystkim ludziom przyznającym się do węgierskości natychmiast. To samo zrobiła bodajże Słowacja. A Putin też na kanwie tych wydarzeń powiedział, że jak ktokolwiek z Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawy i tam tych republik kaukaskich czuje się Rosjaninem i chciałby dostać obywatelstwo, to może się tylko zgłosić, tak? Także wszystkie kraje nas otaczające wykonały jakiś gest w kierunku tych swoich przedstawicieli, czy tam swojej mniejszości na tym terenie, który się zaognił, no z wyjątkiem Polski. Polska oczywiście nie wykonała... Wszyscy zrobili krok wobec swoich obywateli. No ja teraz wiem, to jest nasz obywatel. No. I to jest, dla mnie nie ma żadnych wątpliwości. No. 8 lat się starasz udokumentować, jeszcze rok temu musiał, że on poprawnie mówi po polsku. No jest to coś, jest do tego. Tak, ale wie pan co? I dlatego, tylko skończę, w kontekście tego, co pan powiedział, jak jest, bo pan jest blisko tych naszych historyków, czy nie ma jakiejś polityki historycznej w panie, na uniwersytetach? Aha, mamy ten temat historii przejrzany, wręcz przemordowany, ale są to, co pan ruszył, ten temat, w ogóle nie ruszane. Czy ktoś tym kieruje, czy typuje stypendystów i tak dalej? Żeśmy zrobili państwową naukę biurokratyczną, no to taki jest efekt, bo jeżeli jest profesor, który dochrapał się pozycji profesora belwederskiego i w związku z tym nic już innego nie robi, z wyjątkiem tego, żeby dostawać pensję i komuś tam nie podpaść, bo go tam posunął, to on nic nie robi i pilnuje, żeby nikomu nie podpaść, żeby ktoś go tam posunie. W związku z czym w tej chwili mamy taką sytuację, że jest w Polsce naprawdę tych wydziałów historii bardzo dużo, ale cała produkcja materiału wykonywana na tych wydziałach nic nie wnosi praktycznie. Nic nie wnosi. A jak ktoś już zostanie profesorem czegoś tam, tym tak zwanym belwederskim, to on już zakończył swoją karierę z nielicznymi wyjątkami, no bo oczywiście... Żyje z tytułu. Żyje z tytułu, tak. Trzeba Polakom oddać władzę w Polsce. No, a Polacy nie mogą... Taki temat, że nie było ze strony polskiej żadnych roszczeń w stosunku odszkodowawczych w stosunku do Moskwy. No ale kto miał to robić, jak duża część klasy politycznej była skompromitowana agenturalnie, a Moskwa ma na nich papiery normalnie, ma na nich dokumenty. Poza tym służby tu wojskowe działające normalnie przez prawie cały czas III RP miały powiązania z Moskwą. Najlepiej widać było to przy okazji mistyfikacji smoleńskiej właśnie, że te związki mimo przynależności do dwóch, wydawało mi się, wrogich obozów, były bardzo rozwinięte. Także trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy boją się Moskwy, będą występować normalnie z roszczeniami przeciwko Rosji. Nie, no, ale na wszystko jest swój czas. Być może ci ludzie staną w pewnym momencie wymienieni i może do tego dojdą. No, my mamy teraz niby ministra spraw zagranicznych, którego małżonka troszeczkę na tych tematach się zna, chociaż ja na przykład do tej jej książki o Gułagu nie podchodzę tak entuzjastycznie jak wszyscy oficjalni recenzenci. No bo jest to książka taka quasi-beletrystyczna i tak naprawdę stanowi kompilację tam różnych rosyjskich książek bez tam jakiegoś tam własnego wkładu, także no w sensie takim naukowym jest to praktycznie bez wartości, tak? No jest, ma to walor popularyzatorski, że po prostu skompilowała tam 15 książek, połączyła i wydała to w Stanach Zjednoczonych, gdzie z uwagi na tam swoje afiliacje ma możliwość jakby opublikowania tego w takim wydawnictwie, które zapewni sprzedaż, tak? Także w tym sensie upowszechniła historię, natomiast
nic samego nie wniosła. Niemniej jednak zna ten temat i w związku z tym ten jej małżonek, podejrzewam, też przynajmniej jakoś tam odpryskowo musi znać, więc być może on, jeśli wiadomo, że przynajmniej jeszcze... Nie sądzę. No ja też osobiście nie sądzę, ale generalnie na pewno to teraz te wszystkie książki do niego dotrą, no i będzie musiał się jakoś też do tego odnieść, a jak nie on, no to ktoś przyjdzie w końcu i to zrobi. Oczywiście im dłużej czasu upłynie, tym szanse na ugranie czegokolwiek... zmaleją do zera. Tak, maleją, ale nie symbolicznie. Symbolicznie one nigdy nie zmaleją. A tak jak powiedziałem, ten element symboliki jest bardzo ważny. Dlatego, bo jeżeli my będziemy zawsze pokazywać, że można nas rżnąć bez pisku i jęku, tak, i że nawet po 100 latach nikt się w tej sprawie nie odezwie, tak, że zmowa milczenia będzie tyle trwała, mimo że jeszcze nie wiem, nie ma 100 lat, bo jest dopiero tam 70 parę lat, tak, i ludzie żyją, niektórzy, którzy są jakby ofiarami tego, takimi oczywiście troszkę zapośredniczonymi, bo to chodzi o te dzieci, ale jednak ofiarami. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z tak zwanymi dziećmi Holokaustu, tak? No to jest przecież cały czas wałkowane, wałkowane, wałkowane i będzie wałkowane, aż ostatnia z tych osób nie umrze. No więc to trzeba zrobić, zasygnalizować i pokazać Rosjanom, że to nie jest tak, że wszystko jest w porządku i że to Rosjanie byli, bo pojawia się taka narracja, że to nie jest do końca tak, że Rosjanie są winni z tego powodu, że po pierwsze tam było wielu Żydów, bo rzeczywiście było, a po drugie dlatego, że oni sami padli ofiarą tej kliki. Oczywiście wielu Rosjan padło ofiarą, ale ten reżim socjalistyczno-bandycki miał jednak nastawienie rosyjsko-nacjonalistyczne. I ten aspekt istniał. Nie da się go zupełnie jakby wyabstrahować. To są dosyć złożone historie. Dlaczego na przykład Polacy byli główną ofiarą, a nie Niemcy, których przecież było w Rosji dużo, dużo więcej. To też ma pewne uzasadnienia historyczne. To nie jest związane bezpośrednio z rządem sowieckim, tak? To ma raczej takie uzasadnienie, że po prostu Rosjanie nie lubili Polaków, a Niemców wręcz poważali. I dlatego mordowali Polaków, a Niemcom dali spokój. I też jest całkiem. Ale jednak bardziej. Zarów mieli całą generalicję niemiecką. I tak samo dzisiaj. Nie tylko generalicję, ale też mieli de facto dynastię po połowie niemiecką. Dynastię także też, tak. te jakby jak rozmawiamy o procesie historycznym, to nie można powiedzieć, że nie rozmawiajmy o jakichś tam rzeczach, które się zdarzyły. Bo one w sposób taki, który niektórzy widzą, albo w taki sposób, który większość nie widzi, ale cały czas na tą rzeczywistość oddziałują, tak? No właśnie najlepszym przykładem jest to ożywienie historii na Ukrainie, tak? To zajęcie Krymu, wiedzą Państwo, z czego to wynika, tak? Że Chruszczow, jak został pierwszym sekretarzem, oddał Krym Ukrainie, ale przecież Rosjanie, to był 58 rok czy coś takiego, czy 56, czy pamiętam, ale Rosjanie nie mogli tego przeżyć. I przy pierwszej okazji, bo znaczy już w momencie rozpadu Związku Sowieckiego pojawiły się dyskusje, czy przypadkiem Ukraina ma nie odejść, ale poza Krymem, tak? A teraz pojawiła się taka okazja, natychmiast to wzięli. Wzięli dlatego, bo 60 lat temu coś się zdarzyło. I oni to pamiętają cały czas, tak? Oni pamiętają przecież początek XVII wieku, pamiętają Polaków. Święto Narodowe się zrobili przecież. No nie, no tak, no więc te wszystkie rzeczy funkcjonują w życiu konkretnych ludzi, ale funkcjonują też w życiu jakby stosunku między społeczeństwami i jakby no, takim zupełnie podstawowym obowiązkiem polskiej polityki zagranicznej jest zwracanie uwagi na takie rzeczy i pilnowanie, krótko mówiąc, swojego, no bo jakby tą swoją własność państwową, narodową można tracić w różny sposób, można samemu ją marnować poprzez różne tam socjalistyczne wymysły, ale można też po prostu nie zwracać uwagi, że ktoś inny część tego społeczeństwa wyniszcza. A rzeczywiście jest tak, że o ile funkcjonuje jakiś taki sentyment wobec ludzi, którzy no, stracili na przesunięciu granicy ryskiej i tam częściowo byli repatriowani, no to o tych ludziach, którzy zostali jakby wcześniej oddzieleni od Polski, tak? No to praktycznie tam nikt nie pamięta, a wcale to nie było tak, że ich było mało, to było całkiem sporo.